Śmigus, dingus to było zawsze, myśmy już o godzinie gdzieś trzeciej, czwartej, to myśmy się chowali tak pod jak się to mówi, pod pierzynę i pod koce, bo mama to zawsze miała tak, że brała garnuszek, nalewała wodę, ale tam troszkę ciepły dolała, żeby nie tego, i tak podnosiła i każdemu tam tak na kark gdzieś tam nalała. To myśmy się tak chowali, poubieraliśmy się, żeby nas tam nie było. No, ale mama to już wiedziała, tato tak samo. No, a potem, no to już była uciecha, bo jak się wyszło na ulicę, czy na podwórko, no to tam się brało, prawda, tak do garnuszków, czy do jakiejś butelki, wodę, i tak się chlapało tak tą butelką. No tak człowiek jak chlapnął, to jak podniósł powrotem, to na siebie tak samo. No to, ale to nie było takie jakieś, żeby było jakieś nieszczęście, czy coś takie, tylko to był taki zwyczaj. Natomiast panowie, jak przychodzili, jak była gdzieś dziewczyna, a przychodził kawalerowie, to nie żeby tam, prawda, wodą polewał, tylko każdy z butelką taką, z wodą kolońską, były takie okrągłe butelki, i tą wodą kolońską tak pod tego troszkę pokropił, żeby to się tak nazywało, że jest śmigus, ale żeby ta panienka, czy odwrotnie panienka do kawalera jak przyszła, to też tak samo kropili. To był taki jeszcze zwyczaj taki sarmacki, że nie brutalny taki śmigus był, tylko taki coś, ale to jeden i tego. Ale później jak się ożenił, czy wyszli za mąż, to wodą się chlapali. To już nie była woda konojska.